Dzień dobry Państwu. Za chwilę zrobię odczyt tarota, karty dla koziorożca na dzień 41 roku 2023. Karta radości. Karta, która przypomina Wam, że powinniście być jak to dziecko. Szczęśliwi, otwarci na świat, otwarci na siły przyrody, otwarci na to, że te siły nie chcą Was krzywdzić, a tylko rozbawić. Ale to wewnętrzne dziecko, ta radosna dusza w Was zostaje zablokowana. Pojawia się przeszkoda na Waszej drodze. Co prawda macie wszystkie narzędzia, by pokonać tę przeszkodę, ale na razie zostajecie zatrzymani. Odwrócona wyrocznia. Tracicie intuicję, wewnętrzne prowadzenie. Zdolność czytania rzeczywistości. Ta wyrocznia pokazuje na tą przeszkodę, wzmacniając tę kartę podwójnie, więc jest to bardzo wielka kłoda, która znalazła się przed Wami. Pojawia się karta uwolnienia od karmy. To oznacza, że ta przeszkoda jest karmiczna. Jest to energia, która została skumulowana w poprzednich wcieleniach. Ona teraz się objawiła, ale Wy macie wszelkie narzędzia, by ją pokonać. Macie szansę uwolnić się od tej karmy, oczyścić swoją energię, pozbyć się balastu z poprzednich wcieleń. Archanioł Gabriel Wam pomoże. Jest to spec od komunikacji wszelkiego rodzaju i ta komunikacja będzie Wam potrzebna. Także jeżeli myśleliście o tym, by zająć się komunikacją w pracy, zastanawialiście się, czy to jest dla Was, albo marzyliście o tym, to tak po prostu jest i możecie to zrobić. Archanioł Gabriel Was w tym będzie wspierać. Pola Akaszy, odwrócone energie, brak synchronizacji. Popatrzcie, że ta karta stoi nad kartą z przeszkodą. Przestajecie płynąć razem z nurtem rzeki. Zaczynacie płynąć pod prąd. Przestajecie widzieć, gdzie płyniecie. A w środku piramidy pojawiacie się Wy, realizujący materialne cele w tym świecie. Wysokie stanowiska, zarządzanie innymi, budowanie czegoś materialnego z materialnych powodów, by być jeszcze bardziej bogatszym, wpływowym, ważniejszym. Ale popatrzcie, na co wskazuje ten mężczyzna na tej karcie środka. Na egoistę. Ale karta egoisty jest odwrócona. Egoista przestaje być egoistą. I na tym polega Wasza karma. To jest tabelka egoista, czyli ktoś, który działa ze względu na siebie i własne korzyści. Ktoś, kto chce być bogaty, wpływowy, ponad innymi. To jest właśnie ta przeszkoda, to jest właśnie ta karma, to jest właśnie ten mechanizm Was, który musi odejść i on odchodzi. Rozpoznajecie egoistę w sobie, zaczynacie budować coś razem z innymi dla wspólnego dobra, pomagacie innym, egoista odchodzi, jesteście uwolnieni od karmy. Stąd Archanioł Gabriel, czyli mistrz komunikacji, bo Wy zaczniecie nie rozkazywać tym ludziom, którymi zarządzacie, a rozmawiać z nimi. Będziecie na równi z nimi. A to wszystko doprowadzi do jedności. Oko piramidy. Jest to splątanie. Wyższa jaźń. Ciało, umysł, dusza.
Wszystko w jedności splątane, wszystko działa dla wspólnego dobra, tak samo jak ci architekci zarządzający działają ze swoimi pracownikami razem, jako jedność dla wspólnego dobra. Jeśli chodzi o związki, pozostają bez zmian. Praca i finanse, architekci to wysoko postawione osoby. Jest to zawodowy sukces, także wielkie bogactwo. Jeśli chodzi o zdrowie, przed uwolnieniem się od karmy, przed uwolnieniem się od egoisty, mogą nastąpić różne problemy psychiczne, lęki, paniki. Związane to będzie z waszą niesynchronizacją z energią Akaszy, ale gdy opanujecie swój ego umysł, gdy osiągniecie stan jedności, wyższa jaźń, ciało, dusza, gdy to wszystko się zjednoczy, wtedy będziecie naturalnie chronieni przed chorobą. Twórczość i kreatywność. Gdy będziecie potrafili za pomocą medytacji czuć się jak to dziecko, bez umysłu, bez tożsamości, będzie w was ogromna kreatywność, twórczość. Ale gdy pojawi się umysł, osobista historia, to odwrócona karta z polem Akaszy pozbawia was możliwości kreacji czegoś nowego, oryginalnego, czy jakiejś artystycznej twórczości. Nie będziecie mieli natchnienia. Duchowość i podróże. Podróże mogą zostać zatrzymane lub nieudane, co symbolizuje ta kłoda na drodze, która blokuje przejazd. Jeśli chodzi o duchowość, uciszenie ego umysłu, milionów myśli w głowie, które się kłębią. Kiedy przestaniecie myśleć o przeszłości i przyszłości, w stanie ciszy będziecie jak to dziecko. Osiągniecie stan jedności, stan wyższej świadomości, wielkiej energii płynącej z żywiołów, po prostu stan duchowości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.